Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wejdziemy sobie na wyższy poziom, czyli zaczniemy używać Gatsby SSR oraz Gatsby Browser. Nie zapominajcie o łapce oraz subskrypcji, a ja zapraszam do oglądania. Na samym wstępie muszę wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Kurde, jest troszeczkę śmieszna rzecz, ale wyrzuciło mi cały dysk. W sensie mój dysk padł. No i z tego względu po prostu wszystkie zapiski się usunęły. Na szczęście miałem na chmurze lekcję, natomiast cały kod został usunięty. Dlatego jeżeli coś nie będzie się zgadzać z poprzednich lekcji, no to po prostu będę starał się wytłumaczyć, natomiast zaczynamy od nowego kodu. Mam przygotowany template do kolejnych odcinków, natomiast no pragnę zaznaczyć, że po prostu będzie to co innego. Mam nadzieję, że nie zrobi wam to różnicy, także już przechodzimy do odcinka. Zasadniczo jesteście w stanie robić wasze strony bez użycia tych dwóch plików, czyli bez użycia Gatsby SSR i Gatsby Browser. One w zasadzie dają wam po prostu więcej możliwości ulepszania waszych aplikacji. Na ten moment przedstawię wam szybko teorię, a w kolejnym odcinku przejdziemy sobie do praktyki. No i tak jak widzicie na ekranie, plik Gatsby SSR umożliwia zmianę zawartości statycznych plików HTML podczas ich renderowania po stronie serwera. Czyli tak zwane server-side rendering. Kiedyś o tym było głośno w Reakcie. Oczywiście jest to robione za pomocą Gatsby'ego i Node'a. No i tutaj, jak mówi specyfikacja, takie elementy jak wrap page element i wrap root element istnieją zarówno w interfejsach API SSR i przeglądarki. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ jeżeli tutaj mają na myśli przeglądarki, to chodzi im o Gatsby Browser. Czyli w tym momencie od razu powiem wam, że tak właśnie zrobimy, natomiast powinniście implementować te same komponenty zarówno w Gatsby SSR, jak i w Gatsby Browser. To znaczy nie robicie tego zawsze, natomiast ja pokażę wam przykład, w którym powinniście to zastosować. Ale po co to robicie? Robimy to po to, aby strony generowane przez SSR, czyli strony generowane za pomocą Node'a, były takie same jak przy Gatsby Browser. No i teraz, czym jest Gatsby Browser? Jak mówi specyfikacja, plik Gatsby Browser umożliwia reagowanie na zdarzenia charakterystyczne dla Gatsby'ego w przeglądarce. No i tutaj jest jeszcze notka dodana, że i otaczanie komponentów strony dodatkowymi komponentami globalnymi. Czyli na przykład to, co zrobimy sobie w kolejnym odcinku, no i to też możecie zrobić za pomocą Gatsby SSR, czyli na przykład dynamicznie przydzielimy sobie nasz globalny template do wszystkich naszych podstron. Także w tym odcinku tyle. W następnym pokażę wam działanie tego wszystkiego na podstawie właśnie wcześniej wspomnianego layoutu. Także trzymajcie się, nie zapominajcie o łapce oraz subskrypcji, a ja zapraszam do kolejnego odcinka.